Szanowny Boże, coś Wam powiem. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, że Słowo Boże jest żywe, to znaczy, że jeszcze nie wsłuchał się w to, co ono mówi. Ja wiem, że słowa, które wypowiadamy my, mogą pięknie brzmieć, ale są tylko chwilą, która ulatuje. Dziś czytamy w Ewangelii: strzeżcie się fałszywych proroków. Po owocach ich poznacie. I właśnie w tym momencie Słowo Boże odziera z fałszu wszystkich, którzy wybierają drogę do samorealizacji. Ludzie mogą nas mamić, co to potrafią, czego to nie zrobią, jacy są wspaniali, co by chcieli osiągnąć. Jak przychodzi co do czego, to wszystko staje się fikcją, a z tych górnolotnych myśli nic nie pozostaje. Po owocach ich poznacie, to znaczy, że czyny pokazują więcej niż słowa. Powiem z własnego doświadczenia. Choćby cię krytykowali, mówili, jak jesteś niedobry, wmawiali ci, że nic nie robisz, bo twoja praca nie jest po myśli twoich przełożonych, to trwaj i rób swoje. Przyjdzie czas, że twoja praca wyda owoce i wcale to nie będą cierpkie jagody albo zgniłe jabłka. Przecież wokół nas jest mnóstwo takich fałszywych proroków, którzy dzięki pięknej mowie zbierają tłumy. Ale gdy coś poważnego zaczyna się dziać, jakieś trudności, to i prorok znika, i tłum się rozprasza. Czyli wszystko nie było dla wyższych celów, ale dla uwielbienia mówcy. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. To jest ciągle, nawet ostatnio, bardziej aktualne zagadnienie. Obiecanki stają się lepem, na który łapiemy się. Jeżeli między głoszonym słowem a wykonywanym czynem nie ma zgodności, to już musimy być ostrożni i uważać, żeby nie wpaść w pułapkę. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, że prawda i miłość idą w jednej parze. Ten fragment Ewangelii ma pedagogiczny wymiar, żeby właściwie wartościować wszelkie decyzje i dokonywać wyboru między dobrem a złem. Życie jednak w wielu przypadkach nie jest czarno-białe. Nawet świętym zdarzały się moralne upadki, a złym ludziom zdarza się zrobić dobry uczynek. W gruncie rzeczy jednak jesteśmy dobrymi drzewami, zgodnie z Ewangelią, które wydają dobre owoce. A jeśli czynimy dobro, to nie tylko własną mocą, ale dzięki miłosierdziu Boga. I w tą naszą codzienną modlitwę powinniśmy wszczepić jeszcze jedną prośbę, żeby nasze uczynki były wymarzonymi owocami Boga, który zaszczepił w nas dobro. Nie powinniśmy rezygnować z siebie, choć ciężko nam czasem znieść własną osobę, wiedząc, że mamy wiele wad. Aby w naszej postawie zgodnie ze Słowem Bożym i z czynami Jezusa nie było cienia wątpliwości, do kogo chcemy prowadzić i kogo chcemy reprezentować. Jezus w jasny i przejrzysty sposób pokazywał, od kogo wyszedł i kto stoi za Jego czynami. A Słowem, które do nas kierował, było Słowo Boże, żywe, skuteczne i aktualne w każdym czasie.